Nowe skrzynie na keydrop.pl. Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. Keydrop.pl. Siemanko, z tej strony jest Skalny Cienk z Robloxa na Metacom. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zrobić zbugowaną przyczepkę, tak jak w jednym z już starszych w sumie filmów. Pokazywałem to, jak to zrobić i mam jeszcze zbędną właśnie przyczepkę i krzesełko. No i teraz po to pójdę i pokażę wam, jak zbudować, żeby to działało. Bo ta wersja już niestety nie działa. No ale możemy zrobić jeszcze raz. Tylko lepiej. Może nie lepiej, ale będzie działało. Więc bierzemy sobie krzesełko. Zabieramy stąd. Kładziemy. Tam, gdzie chcemy, to po prostu robimy. Przyczepa spadła, nice. Nie potrzebowali po prostu kilka blueprintów i nasze rzeczy. I jeszcze drugie konto na Robloxie. No. Tak więc to tyle. To w ogóle mam fajne siekierki i tak dalej, ale to jest nieważne. Zbuduję sobie to gdzieś, no tak. Gdzieś tutaj sobie to zbuduję. Dobra. Najpierw potrzebujemy wziąć tile i ustawić takie 4. Teraz 1, 2. No i teraz takiego kloca ledge floor. O, tak. No i mamy takie coś. Teraz. Co się stało? Samo mi chodziło. Krzesełko ustawiamy. Tak. Krzesełko będzie w taki sposób. A nasza przyczepka będzie w sposób. O, już pokazuję. O, w taki sposób. Tak więc, no. Przyczepkę. Najpierw kładziemy przyczepkę. Ją kładziemy w taki sposób, aby ona była tak położona tutaj, przy tej ścianie. Dosłownie najbardziej jak się da w lewo, ale żeby była... Zresztą mógłbym jeszcze jedną ściankę dorobić, ale nie będę musiał. Dobra, z tyłu odłożę. Wezmę tutaj tak o. Teraz będzie jeszcze łatwiej. Bierzemy sobie to. I musimy odpowiednio to obrócić, tak jak pokazywałem przed chwilą. I wtyknąć to. Niestety, trzeba czasami się pomęczyć. Jak się chce coś fajnego mieć, to trzeba się pomęczyć. Jeszcze sobie. Mi się nie chce męczyć, to po prostu sobie kloca dam jeszcze jednego i musimy teraz to położyć, tak jak pokazywałem chwilkę temu, dokładnie w taki sposób, dokładnie tak trzeba będzie to ustawić. No ale ja teraz sobie krzesło najpierw stawię. No a zanim to, to jeszcze dodam moje drugie konto do whitelisty. No i teraz będziemy musieli ustawić sobie. Trzeba ustawić to w taki sposób. O, tutaj, tylko tutaj nie może właśnie być takiej przerwy. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tej przerwy tu nie było. Tak jakby utknęło mi się troszkę, no. Dobra. Teraz muszę z drugiego kąta sobie przyjść w to samo miejsce.
Niestety się nie przygotowałem i na spawnie byłem. Niestety. W ogóle na czacie tam piszą cały czas. No niestety. Ja muszę teraz przyjść, wziąć moją przyczepkę i ją położyć tak jak pokazywałem. Potem przejść na konto, na którym teraz widzicie jak nagrywam. Chyba. Raczej tak. Nie wiem, nie mam pewności, bo może się nagrywa to też, ale no. Muszę się tak położyć i zrobić co trzeba. Oczywiście trzeba mieć dwa konta na Robloxie. Się z dwóch trzeba korzystać. I aha. Nie. Źle zrobiłem. Bo to tam było mi przeszkadzało i nie mogłem tego tam postawić. Trzeba tak położyć idealnie. No, chyba jest dobrze. Dobra. Teraz trzeba to ułożyć. Dobra. Dobrze. Teraz mamy takie coś, nie? Tutaj nie ma żadnej przerwy. Co ja zrobiłem? O. Odpalamy. I się przyczepiło do naszej nogi. No. Jak widać, jest wszystko gotowe. I mamy taką przyczepkę. Oczywiście, żeby sterować nią, to trzeba... No, nie przemyślane. Ale mi nie jest szkoda. Ja sobie to mogę usunąć. O, jest dobrze. Teraz wchodzimy w ustawienia. Shift lock on. I teraz A i D można... Ups. Najgorzej. O. No i teraz mamy A i D, sterujemy i z tego latamy. Bardzo fajna rzecz. No i teraz właśnie chciałem dodać jeszcze jedno, że można robić to w taki sposób, że może samemu sobie to, bo tak teraz nie mogę tego. Od czego jest drugie konto? Ha, nie mam kasy. Ile to kosztuje? O, 36. A mam glitcha z wysyłaniem kasy. Niestety nie mogę, muszę się zabić. No. I teraz jeszcze w ogóle tak sobie zrobiłem. Przez przypadek, kompletnie przez przypadek. Bo chciałam zrobić to właśnie flagę dużo Polski na mojej bazie i zrobiłem to idealnie na środku i się respię na samej górze. I co najważniejsze, nie wymierzałem, nic nie testowałem, tak od tak mi się udało. Więc naprawdę dziwnie, że mi się tak udało. No i teraz, żeby to zrobić, potrzebujemy jakiś kabelek. Kabelek i przycisk, ale nie wiem, czy ja tu będę miała jakiś przycisk. Kabelek jeszcze jakoś tam mogę załatwić, ale z guziczkiem. Z guziczkiem nie będzie najłatwiej. Dobrze, to ja wam teraz przyspieszę ten proces i pójdę sobie kupić guziczek i kawałek linki. Tak więc przyspieszenie. Dobra, jesteśmy już na miejscu i możemy sobie położyć przycisk i go ustawimy tak, o, w taki sposób i naszą linkę weźmiemy. Do tego. I jeszcze, tak jakby ktoś się pytał, tak usuwamy to. Znaczy nie trzeba, ale lepiej usunąć, bo potem może się przysłać jakieś drewno wam zrobić i nie będzie fajnie. No. Tak więc psujemy to. Tutaj te blueprinty. I jeszcze łatwiej będzie nam teraz, bo jak to się zrobi, to oprócz tego, że może się coś przez przypadek zepsuć, to będziemy mogli sobie samemu wyjść z tego bez pomocy albo śmierci, albo kogoś innego. Ups, co z tym się zrobiłem? Po prostu sobie podchodzimy. Najlepiej w taki sposób, powoli.
Klikamy guzik, no i jest od razu lepiej. Teraz tu położę to. Załapałem się w płakę. Najgorzej. Tak więc w tym filmie to już byłoby na tyle. I widzimy się w kolejnym. Jak zawsze, nie wiem kiedy. Cześć! Pio, pio.